Dzięki pracy polskich przedsiębiorców i polskich pracowników Polska mozornie wspina się do grona najbardziej zamożnych krajów Unii Europejskiej. Oglądamy piękne polskie firmy i dowiadujemy się, jak wam idzie. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to byleby nam nie przeszkadzać. To my cały rok musimy na to pracować, a ktoś inny bierze pieniądze. Trzy poprzednie, no to dlatego u nas upadły gospodarstwa. Bo nie było... Nie było za co żyć. Kraje odeszli, a my z powrotem plastikami się krujemy. Wszyscy ludzie są mili, tylko trzeba z nimi znaleźć wspólny język. Bardzo pracowity, bardzo ciekawy dzień. Mieliśmy szczęście, bo temperatura wysoka, nie padał deszcz. Spotykaliśmy ciekawych ludzi w różnych miejscach, ale wszędzie te same problemy. Służba zdrowia, problemy małych firm i przedsiębiorców i oczywiście to, co jest teraz w Krakowie ważne, smog. Wygrajcie Państwo wybory, bo... Ja się będę starała. Dzięki. Powodzenia.